Guten Tag, witam Cię w serii odcinków Niemiecki bez problemów, Deutsch Problem los. Dzisiaj obiecany wykład na temat egzaminu ustnego z języka niemieckiego. O czym będzie wykład? Przedstawię przebieg egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, omówię poszczególne zadania, będą przykłady realizacji poszczególnych zadań. Postaram się podać praktyczne wskazówki, jak zdawać egzamin, żeby osiągnąć jak najwyższą liczbę punktów. No i zdradzę oczywiście tajemnicę punktowania. Zachęcam do obejrzenia tego wykładu. Po pierwsze, będziecie mogli sobie wyobrazić sytuację egzaminacyjną, oswoić się z tą sytuacją, a poza tym pewnie rodzice się ucieszą, jak zobaczą, że siedzicie przed komputerem i uczycie się do egzaminu. Może podniosą kieszonkowe? I tu na slajdzie widzicie scenariusz, według którego odbywa się egzamin z języka niemieckiego. Możecie sobie zatrzymać slajd, ja tylko powiem, że egzamin rozpoczyna się rozmową wstępną, która jest niepunktowana, a trwa około 2 minuty. I następnie rozmowa z odgrywaniem ról, tak zwane chmurki. Następnie opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania do ilustracji. I ostatnia część, trzecia, to jest wypowiedź na podstawie materiału stymulującego, w którym to musicie najpierw zaakceptować jakieś zdjęcie, inne odrzucić i następnie udzielić wyczerpujących odpowiedzi na 2 pytania zadane przez egzaminatora. A teraz wyobrażamy sobie sytuację egzaminacyjną. Wchodzicie, puk, puk i witacie się. Jeżeli jest to rano, to Guten Morgen, jeżeli jest to dzień, Guten Tag. Egzaminator odpowie to samo i poprosi Cię o pokazanie dowodu. Na przykład w ten sposób. Können albo könnten Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? No wtedy dajecie dowód i egzaminator prosi o wylosowanie przez Ciebie zestawu. Wählen Sie sich ein Set aus. Wylosowujecie zestaw, oddajecie egzaminatorowi i egzaminator wskazuje Wam miejsce, mówi na przykład Nehmen Sie bitte Platz albo Setzen Sie sich bitte. Siadacie przy biurku i egzaminator zarzuca Was pytaniami. I teraz wiele zależy od Was. Jeśli będziecie wyczerpująco odpowiadać na zadane pytanie, wówczas to będą 2 pytania, może 3 maksymalnie. Natomiast jeśli nie, to staniecie przed ogniem pytań. Egzaminator będzie wciąż wymyślał nowe pytania, a Wy będziecie musieli na nie odpowiadać, ponieważ ta rozmowa wstępna trwa 2 minuty, a więc te 2 minuty trzeba wypełnić. Teraz następne 2 slajdy to są przykładowo zadawane pytania w rozmowie wstępnej. Ja je tylko przeczytam po niemiecku. Pod spodem masz tłumaczenia, możesz sobie zatrzymać tę prezentację, spisać niektóre pytania. Pamiętaj, że warto przygotować sobie odpowiedzi na te pytania, ponieważ na samym początku nie wyłożysz się, nie znając odpowiedzi, a poza tym nawet jeśli nie wykorzystasz tych wypowiedzi w rozmowie wstępnej, to możesz natrafić na takie lub podobne tematy we właściwej części egzaminu. I teraz przeczytam pytania, które są najczęściej stawiane. Wie verbringen Sie am besten Ihre Freizeit? Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten? Warum? Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Wie wichtig ist die Arbeit im Leben eines Menschen? Was bedeutet für Sie eine gesunde Ernährung? Können Sie mit Geld umgehen? Albo na przykład, wie kann man ihre Meinung nach umweltfreundlich leben? Sollen junge Menschen Taschengeld bekommen? Warum? Welche Kulturangebote sind für sie am attraktivsten? Welche Rolle spielt in ihrem Leben Sport, Familie, Freundschaft, Internet, gesunder Lebensstil, Geld, Hobby? Welche Rolle spielen Tiere im Leben des Menschen? I przechodzimy do zadań punktowanych. Pierwsze zadanie to rozmowa z odgrywaniem ról, tak zwane chmurki. Ta rozmowa trwa łącznie 4 minuty, w tym przewidzianych jest 30 sekund na przeczytanie zadania, na zapoznanie się z chmurkami. Musisz zwrócić uwagę też na to, kto zaczyna rozmowę, czy ty, czy egzaminator. Jeśli egzaminator, to egzaminator się zapyta, czy jesteś już gotowy i zacznie tę rozmowę. Jeżeli zaczynasz ty, to ty po prostu musisz zacząć, musisz powiedzieć, że jesteś gotowy i że możesz zaczynać. I powiesz to na przykład w taki sposób. Ich bin schon fertig, albo
Ich kann schon anfangen. Jestem gotowy albo mogę już zaczynać. Jeżeli egzaminator zaczyna rozmowę albo ty zbyt długo się przygotowujesz, wówczas egzaminator powie Fangen Sie bitte schon an, czyli niech pani już zaczyna. Beginnen Sie schon bitte. Albo können wir schon beginnen, czy możemy zacząć? I teraz w tym zadaniu zwracasz się do egzaminatora per du albo per sie, w zależności od tego, jaki jest scenariusz. Jeżeli jesteście w zadaniu koleżankami, to musisz się zwracać per du. W przeciwnym wypadku zachowujesz formułę sie. W tym zadaniu egzaminator powinien podtrzymywać jedynie rozmowę, to ty musisz zrealizować chmurki. I pamiętaj o tym podczas zdawania egzaminu, że każdą chmurkę to ty musisz zrealizować, nie egzaminator. Zawsze mówię, żeby do każdej chmurki podawać przynajmniej po dwa argumenty, ponieważ w ten sposób się asekurujesz. Gdyby jedna odpowiedź była zła, to zawsze jest ta druga, za którą możesz otrzymać punkt. Musisz się spodziewać, że egzaminator poprosi cię o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii albo się z tobą nie zgodzi, a to wszystko dlatego, że egzaminator też ma swój scenariusz i w scenariuszu egzaminatora jest napisane, że właśnie ma się z tobą nie zgodzić co do jakiejś kwestii albo poprosić o dokładniejsze wytłumaczenie. I tu mamy przykładowe chmurki, przykładowe zadanie. Natknąłeś się na ciekawą ofertę pracy wakacyjnej, przeprowadź rozmowę z potencjalnym pracodawcą, w rozmowie porusz następujące kwestie. Przedział czasowy, w którym mógłbyś pracować, cechy charakteru predysponujące do wykonywanej pracy, możliwość zakwaterowania, dotychczasowe doświadczenie w branży. I tutaj, z racji na ograniczony czas naszego wykładu, odsyłam Was do prezentacji właśnie na temat, jak realizować chmurki. Pokazuję Wam się tutaj na monitorze link do odpowiedniej prezentacji, a my przejdziemy do dalszych zadań. Przechodzimy do opisu ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania. To jest zadanie drugie. To zadanie realizujesz bez przygotowania i musisz opisać trzy elementy, opisując obrazek. Pamiętaj, że musisz zawrzeć informację kto, gdzie i co robi, bo właśnie za to dostaniesz punkty. Nie skupiaj się w opisie na przedstawianiu zbędnych szczegółów, a jeśli skończyłeś opis, powiedz, że to jest wszystko, czyli das ist alles. I teraz egzaminator zada Ci trzy pytania. Bywa czasami, że przy opisie obrazka już na pierwsze pytanie odpowiedziałeś, wtedy egzaminator zadaje pozostałe dwa, które ma u siebie w zestawie. Ty oczywiście tych pytań nie widzisz. W związku z tym bardzo ważne, żebyś słuchał uważnie, a jeśli nie zrozumiesz, to koniecznie powiedz, że nie rozumiesz, ponieważ nie ma sensu odpowiadać na pytanie, którego się nie rozumie, bo zwykle nie mówi się na temat i chociaż się mówi wtedy najpiękniej, to i tak punktów się nie otrzymuje. Jak zakomunikować, że nie zrozumieliśmy pytania? Na przykład, ich verstehe Sie nicht, czyli nie rozumiem pana. Wie bitte? Słucham. Ich habe Sie nicht verstanden, nie zrozumiałam. Können Sie bitte die Frage wiederholen? Czyli czy może pani pytanie powtórzyć? W tej sytuacji egzaminator jeszcze raz przeczyta pytanie, a jeśli w dalszym ciągu nie rozumiecie, to egzaminator przekształci pytanie, zada je w sposób łatwiejszy, prostszy, tak żebyś zrozumiał treść pytania, ale mimo wszystko bardziej się opłaca odpowiadać na temat, chociaż tutaj oczywiście za przeformułowanie pytania odejmuje się punkty, ale dzięki odpowiedzi na pytanie to i tak bilans jest na plus. I mamy przykładową ilustrację wraz z pytaniami. I w tym miejscu ukazuje Ci się link do dodatkowej prezentacji właśnie na temat, jak opisywać ilustrację. Tutaj z racji ograniczonego czasu nie możemy wyczerpująco omówić tego zagadnienia. W każdym razie najpierw opisujesz obrazek bez przygotowania, mówisz kto, gdzie jest i co robi, a następnie egzaminator zadaje Ci pytania. Pytania są zawsze schematyczne. Można sobie pomóc w zrozumieniu, ponieważ pierwsze pytanie zawsze dotyczy bezpośrednio osoby albo osób przedstawionych na obrazku. Jeśli mamy tutaj chłopca, to możemy przypuszczać, że to będzie pytanie, dlaczego ten chłopiec jest smutny albo dlaczego jest zrezygnowany. Ponieważ mamy ucznia, to na pewno drugie pytanie będzie dotyczyło tego zagadnienia albo bezpośrednio Ciebie w powiązaniu ze szkołą. I ostatnie to będzie pytanie ogólne na temat szkoły. No i spójrzmy teraz, czy moje przypuszczenia były słuszne. Pierwsze pytanie.
Warum sieht das Kind gelangweilt aus? Czyli dlaczego to dziecko wygląda na znudzone? Macht Ihnen das Lernen Spaß? Czy Pani sprawia nauka, uczenie przyjemność? I ostatnie pytanie. Erzählen Sie bitte von einem Freund, der erfolgreich seine schulischen Probleme bewältigt hat. I ostatnie to jest, niech Pani opowie o swoim przyjacielu, który sukcesem pokonał swoje problemy szkolne. I tutaj uwaga, trzecie pytanie zawsze wymaga umiejętności stosowania czasu przeszłego, czyli trzeba opowiedzieć krótką historyjkę. My na to wszystko nie mamy czasu, dlatego odsyłam Was do prezentacji właśnie, w której to między innymi takie pytania są zrealizowane jako przykład. My natomiast przechodzimy do realizacji punktu, jak opisać obrazek. Przypominam, że musimy opisać trzy kwestie. Kto, gdzie i co robi. I teraz jeśli chodzi o kto, to jest najprostsze, ponieważ wystarczy zapamiętać tylko kilka rzeczowników i już każdą osobę można opisać. No bo któż może być na obrazku? Mężczyzna, chłopiec, kobieta, rodzina, grupa, dziecko, dziewczyna, para. Można nazwać te grupy osób na przykład przyjaciele, mężczyźni, dzieci, ludzie, osoby, młodzież. I za chwilę Was przekonam o tym, że naprawdę wystarczą tylko te zwroty, które widzieliście przed chwilą na slajdzie, żeby opisać ilustrację. Mamy 5 różnych obrazków, ich zeje i trzeba podpisać obrazki. Na dole mamy podpowiedzi, eine Familie, Kinder, Jugendliche, junge Menschen, ein Ehepaar, eine Frau, Kinder i Schulkinder. Teraz będziemy opisywać po kolei obrazki i poproszę moją uczennicę, żeby mi pomogła w realizacji tego zadania. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy obrazek. Kto to jest? Ich sehe junge Menschen. No właśnie. A tu gdzie stoi ta starsza para? Ein Ehepaar. Tak, jest to małżeństwo. Możemy tak domniemać. A te dzieci na boisku to? Kinder oder Jugendliche. A obrazek ze szkoły to kto tam jest? Eine Frau und Kinder oder Schulkinder. I na ostatnim obrazku na dole. Eine Familie, czyli rodzina. Już potrafimy opisać, kto jest i teraz przechodzimy do pytania, gdzie. I przed Wami akurat slajd, w którym są najważniejsze okoliczniki miejsca, które na pewno trzeba zapamiętać. Jeżeli zapamiętacie te, to myślę, że dacie sobie radę z każdym obrazkiem. Ja przewertowałam mnóstwo obrazków w internecie i patrzyłam na ten slajd, czy rzeczywiście za pomocą tych zwrotów, które tutaj są, można opisać każdą sytuację i nie natknęłam się na sytuację, której nie mogłabym opisać, znając zwroty, które są na slajdzie. Ja zatrzymam się na chwilę, przeczytam te zwroty, natomiast Wam ukazuje się link do prezentacji właśnie na temat okoliczników miejsca. Zachęcam do obejrzenia prezentacji na temat okoliczników miejsca, ponieważ dzięki tej prezentacji utrwalą Wam się te okoliczniki miejsca, nabierzecie wprawy i pewności, także nic Was na maturze już nie zaskoczy. Obiecałam przeczytać in einem Geschäft, in einem Gebäude, zu Hause, draußen, im Freien, in der Mensa, auf der Post, auf der Bank, im Büro, in der Apotheke, in der Schule, in den Bergen, am Meer, an einem See, im Park, in einem Dorf, auf einer Straße, in der Stadt. No i warto zapamiętać takie zwroty łatwe, im Kino, im Theater, im Büro, in einem Konzert, in einem Restaurant. A teraz sprawdźmy, czy za pomocą tych zwrotów opiszemy ilustracje, które tu widzicie. Obrazek pierwszy. Jeśli nawet nie znamy słowa Spielplatz, auf dem Spielplatz, to zawsze możemy powiedzieć, że są na zewnątrz, tak? Pod gołym niebem. I jak to powiemy? Im Freien. Znowu mamy obrazek, gdzie para małżeńska jest na zewnątrz. Możemy powiedzieć, że oni stoją przed domem albo przed drzwiami do domu, czyli vor der Haustür albo vor dem Haus, ale też możemy powiedzieć po prostu na zewnątrz, czyli draußen. Dwie panie są w biurze, czyli im Büro. Bardzo łatwo opisać uczniów, bo są w szkole albo w sali, czyli im Klassenzimmer albo in der Schule. No i ostatnie zdjęcie, ta młoda para jest w domu albo w pokoju, czyli im Zimmer oder zu Hause.
Opisaliśmy już, gdzie są osoby, kto jest na ilustracji, nie opisaliśmy jeszcze, co robi. I teraz najważniejsze zwroty, które trzeba umieć, to, że osoby siedzą, chodzą, stoją, leżą albo biegają. No innej możliwości nie ma. Ewentualnie możemy się asekurować jeszcze zwrotem, pozują do zdjęcia, bo zwykle jest tak, że te osoby pozują do zdjęcia i niech komisja się martwi, czy przydzielić Wam punkt za taką odpowiedź, czy nie. A tak naprawdę, zgodnie z wymogami, powinni Wam przydzielić punkt właśnie już za takie stwierdzenie, że pozują do zdjęcia. Czyli mamy sitzen, siedzieć, gehen, chodzić, stehen, stać, liegen, leżeć, laufen, biegać i posieren für das Foto, czyli pozują do zdjęcia. Co warto jeszcze zapamiętać? No na przykład, że te osoby są szczęśliwe, smutne, zadowolone albo złe. Glücklich, traurig, zufrieden, böse. I zwroty, które na pewno trzeba zapamiętać i dzięki tym zwrotom uda Wam się opisać naprawdę każdą ilustrację, to sprechen miteinander, spielen miteinander, streiten miteinander, schauen aufeinander, verbringen miteinander Zeit, machen etwas zusammen. Halten etwas in der Hand. Bardzo często ktoś tam coś trzyma w dłoni. Arbeiten, lernen, lächeln, lachen, weinen. Sprawdźmy teraz, czy za pomocą tych zwrotów jesteśmy w stanie opisać ilustrację. Znowu mamy te same ilustracje. I tutaj przy pierwszej ilustracji na pewno możecie powiedzieć, że te osoby chodzą, prawda? No a poza tym można powiedzieć, że są smutne. Przede wszystkim egzaminatorzy nie mogą dyskutować z tym, co wy widzicie. Jeżeli widzicie, że są smutni, to są smutni. No weseli na pewno nie są, więc możecie powiedzieć, że są smutni. A więc jakich zwrotów można użyć? Sie sind traurig. Sie gehen über die Straße. Świetnie. A dwie panie, które pracują i siedzą przy biurku, to jak to powiesz? Sie arbeiten. Sie sitzen am Schreibtisch. A dzieci w szkole siedzą w ławce i uczą się. Ewentualnie piszą, można powiedzieć. Sie sitzen auf der Schulbank, sie lernen. Sie lernen oder schreiben. Para, jak opiszesz tę parę? Sie streiten miteinander, sie sitzen am Tisch. A rodzina na pewno spędza razem czas, można wykorzystać ten zwrot. Stoją przy stole kuchennym, pozują do zdjęcia i robią coś razem. Bardzo dużo zwrotów, za pomocą których można opisać to zdjęcie. Sie verbringen miteinander Zeit. Sie stehen am Küchentisch. Sie posieren für das Foto. Sie machen zusammen das Essen. Mamy tym razem ilustrację z chłopcem. Zastanowimy się, jakie mogą być pytania do tego zdjęcia. No pierwsze przypominam, że to jest takie pytanie odnośnie tego chłopca konkretnego na ilustracji. O co mogą zapytać egzaminatorzy? Jak myślisz? Na przykład, czy ten chłopiec odżywia się zdrowo? Dlaczego jest otyły? Takie mogłoby być rzeczywiście pytanie. A drugie? Drugie, przypominam, dotyczy ciebie albo sytuacji, która przedstawiona jest na zdjęciu. O co w takim razie egzaminator mógłby tu zapytać? Na pewno o sytuację grubych ludzi. Na przykład, czy to jest problem społeczny. Też tak myślę. A trzecie pytanie. Trzecie, pamiętamy o tym, że zawsze dotyczy jakiejś sytuacji, trzeba coś opisać. Mam podejrzenie, o co mogą zapytać egzaminatorzy, a twoim zdaniem? Na przykład, żeby przedstawić historię o odchudzaniu. Nasze przypuszczenia były jak najbardziej trafne. Pierwsze pytanie do tego obrazka to ernährt sich dieses Kind gesund, warum, czyli czy to dziecko odżywia się zdrowo, dlaczego? Drugie pytanie, immer mehr Menschen sind zu dick, ist das ein gesellschaftliches Problem, warum? Coraz więcej ludzi jest grubych i czy to jest społeczny problem, dlaczego? I ostatnie, erzählen Sie bitte von einem Bekannten, einer Bekannten, der die eine Schlankheitskur erfolgreich gemacht hat. Czyli proszę opowiedzieć o kimś znanym, kto zakończył dietę odchudzającą z sukcesem. Właśnie ukazuje Wam się link do prezentacji, w której odnajdziecie przykładowe odpowiedzi na zadane pytania. I przechodzimy do ostatniej części, do trzeciego zadania. Tym razem jest to wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. Musimy wybrać jeden element, uzasadnić, dlaczego wybieramy ten i odrzucić pozostałe i też uzasadnić.
Na to zadanie mamy 5 minut, w tym jest minuta na zapoznanie się z tematem, czyli mamy obejrzeć materiał ikonograficzny, zastanowić się, na jaki temat będziemy mówić. Oczywiście znowu pytań, które zada nam egzaminator, nie widzimy. Nie musimy wykorzystywać całego czasu na przygotowanie, jeśli jesteśmy gotowi, po prostu zaczynamy mówić. I mówimy. Ich wähle das Bild Nummer 1, czyli wybieram na przykład obrazek numer 1, weil es meiner Meinung nach am besten ist, ponieważ moim zdaniem jest najlepszy. Tę myśl trzeba na pewno rozwinąć, to trochę za mało, ponieważ jest najlepszy. Możemy dodać, das Bild spricht am besten das Thema an, czyli co to znaczy? Ten obrazek najlepiej porusza temat. Betrifft am genauesten die Thematik. Dotyczy najdokładniej tematyki. Ist interessant und erregt die Aufmerksamkeit. Jest interesujący i wzbudza uwagę. Kann eine bessere Wirkung haben. Może mieć lepsze oddziaływanie. Fällt sofort auf. Natychmiast rzuca się w oczy. Dałaś sobie radę z tłumaczeniem, mam nadzieję, że wersję niemiecką łatwo zapamiętasz. Musimy pamiętać też o odrzuceniu pozostałych ilustracji i tym razem mówimy Ich lehne das Bild Nummer 1 ab, czyli odrzucam. Ewentualnie możemy powiedzieć Ich weise das Bild Nummer 1 zurück, odrzucam zdjęcie numer 1 i tu znowu argumentacja, weil es meiner Meinung nach dem Thema am wenigsten entspricht, ponieważ moim zdaniem najmniej dotyczy tematu. Ale można też inaczej jeszcze uargumentować i rozwinąć myśl. Na przykład Das Foto stimmt mit dem Thema nicht überein, czyli fotografia nie do końca zgadza się z tematem. Passt zu dem Thema nicht genau. Nie pasuje do tematu dokładnie. Gefällt mir nicht, denn es ist nicht eindeutig. Nie podoba mi się, gdyż jest niejednoznaczne. Überzeugt mich nicht. Nie przekonuje mnie. Kann irreführen. Może zmylić. Przy odrzuceniu możesz również zmodyfikować zwroty z wyboru i ich użyć przy odrzucaniu. Na przykład możemy powiedzieć Das Bild betrifft die Thematik nicht so genau, nie dotyczy tak dokładnie tematyki. Ist uninteressant, erregt keine Aufmerksamkeit, jest nieinteresujący, nie wzbudza uwagi, zainteresowania. Kann keine gute Wirkung haben, nie może mieć dobrego oddziaływania, fällt nicht auf, nie rzuca się w oczy. No możemy dalej rozwinąć i jeśli już nie mamy żadnego pomysłu, to powiedzieć Die Farben sind fade, czyli kolory są nudne, bez wyrazu. Das Bild ist langweilig, jest nudny, undeutlich, niejednoznaczny, niewyraźny. Und nicht so auffallend i nie jest tak rzucający się w oczy. Das Bild würde kein Interesse erwecken, czyli ten obrazek nie wzbudziłby zainteresowania. I przechodzimy do ćwiczeń praktycznych, zadanie trzecie. I tutaj przedstawiam teraz przykład do realizacji. Mamy trzy zdjęcia i zadanie, które widzicie w swoim zestawie. Przygotowuje pan, pani prezentację na temat ulubionych sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież. Proszę wybrać zdjęcie na slajd tytułowy i uzasadnić swój wybór. I proszę wyjaśnić, dlaczego odrzuca pan pozostałe dwie propozycje. W tym miejscu przypominam, że macie minutę na przygotowanie. Młodzież zwykle zaczyna wcześniej mówić, nie wykorzystuje minuty na przygotowanie, a to z racji tego, że trzeba po prostu obejrzeć zdjęcia, wybrać jedno, zastanowić się, dlaczego odrzucamy pozostałe, ale warto wykorzystać tę minutę jeszcze na to, żeby się zastanowić, na jaki temat będę odpytywany. Czyli jakie mogą być potencjalne pytania, ponieważ mamy tutaj temat o spędzaniu czasu wolnego, więc starajmy sobie przypomnieć zwroty, które znamy właśnie na temat spędzania czasu wolnego. I teraz zwróćcie uwagę na moją propozycję, jak można uzasadnić wybór. Ich wähle das Bild Nummer 1, weil es meiner Meinung nach am besten ist. Das Foto überzeugt mich, denn die Jugendlichen verbringen gern Zeit miteinander und sehen sich leidenschaftlich Filme an. Und die Mädchen suchen gerade eine DVD mit einem interessanten Film aus. Na następnym slajdzie pokazuję tłumaczenie tego, co napisałam po niemiecku. Możecie pobawić się też tłumaczenie samodzielnie, zatrzymać, spróbować przetłumaczyć i zobaczyć, czy wasze tłumaczenie jest zgodne z moim. Teraz mamy odrzucenie. Jak można odrzucić? No poproszę Ciebie o propozycję. Jak byś powiedziała, dlaczego odrzucasz obrazek drugi? Na przykład odrzuciłam obrazek numer 2, ponieważ najmniej mnie przekonuje, młodzież rzadko interesuje się sportem,
Ten obrazek może wprowadzić w błąd i pasuje bardziej do tematu sportu. A dlaczego odrzuciłeś trzeci obrazek? Fotografia numer 3 nie pasuje do tematu wolny czas. Ten obrazek jest nudny, niejednoznaczny i nie rzuca się w oczy. Kobieta leży na łące, czyta i słucha czegoś, może uczy się do szkoły. To teraz ja twoją propozycję spróbuję przetłumaczyć na język niemiecki. Ich lehne das Bild Nummer 2 ab, weil es mich am wenigsten überzeugt. Die Jugendlichen interessieren sich selten für Sport. Das Bild kann irreführen. Das passt besser zum Thema Sport. I dlaczego odrzucam fotografię 3? Das Foto 3 passt nicht zum Thema Freizeit. Das Bild ist langweilig, undeutlich und nicht so auffallend. Die Frau oder das Mädchen liegt auf einer Wiese, liest und hört etwas. Vielleicht lernt sie für die Schule. No już prawie kończymy. Strasznie długi ten wykład. Też jestem zmęczona, ale mam nadzieję, że wy jeszcze dotrzymujecie kroku. Teraz egzaminator zada wam dwa pytania. I tu uwaga, bardzo ważna informacja. Jeżeli nie rozumiecie tych pytań, nie możecie błądzić, próbować odpowiadać, tylko koniecznie trzeba powiedzieć, że nie rozumiecie, wtedy egzaminator jeszcze raz przeczyta pytanie albo przeformułuje na waszą prośbę. Czyli trzeba powiedzieć, ich verstehe es nicht, wie bitte, ich habe es nicht verstanden, können Sie bitte die Frage wiederholen, albo ich verstehe das Wort, i tu cytujemy, jakie słowo, nicht. Jeśli w dalszym ciągu nie rozumiemy, to możemy powiedzieć können Sie bitte die Frage umformulieren, czyli czy może Pani przekształcić pytanie, i wtedy Pani, Pan przekształcają pytanie, egzaminatorzy. To skutkuje odjęciem punktów, ale znowu bardziej się opłaca odpowiadać na temat niż odpowiadać nie na temat, bo wówczas nie otrzymujemy w ogóle punktów. Jeśli skończysz już swoją wypowiedź, to powiedz das ist alles, ich habe keine andere Idee. Wracamy do naszego zestawu. Pamiętamy, że zestaw dotyczy spędzania wolnego czasu i teraz usłyszysz dwa pytania. Egzaminator u siebie w swoim zestawie ma cztery pytania do wyboru. Ja tobie te pytania przeczytam, a ty staraj się zrozumieć, co do ciebie mówię. To jest właśnie takie ćwiczenie, które przedstawia potencjalną sytuację egzaminacyjną. Słyszysz pytania i ich nie widzisz. Czytam pytania, których nie widzisz, postaraj się je przetłumaczyć. Wie könnte man die Freizeit verbringen, wenn es plötzlich kein Internet gäbe? Jak można by spędzać wolny czas, gdyby nagle nie było internetu? Welche Freizeitangebote sind für heutige Jugend am interessantesten? Warum? Jakie oferty na spędzanie wolnego czasu są najbardziej interesujące dla młodzieży i dlaczego? Warum verbringen immer mehr Menschen ihre Freizeit passiv zu Hause? Dlaczego coraz więcej ludzi spędza wolny czas pasywnie w domu? I ostatnie pytanie, warum brauchen wir Freizeit? Dlaczego potrzebujemy wolnego czasu? Świetnie dałaś sobie radę z przetłumaczeniem, czyli zrozumiałaś pytania i właśnie warto by było przed egzaminem poćwiczyć, czy rozumiemy to, co do nas ktoś mówi. I tu na następnym slajdzie widzicie dwa wybrane spośród czterech pytania. Welche Freizeitangebote sind für heutige Jugend am interessantesten? I warum brauchen wir Freizeit? No i przykładowa realizacja tych odpowiedzi. Es gibt viele Freizeitangebote, die für Jugendliche attraktiv sind, zum Beispiel Kino, Konzerte, Internet, Einkaufszentren. Die jungen Leute möchten abschalten von der Schule, von den alltäglichen Problemen. Deshalb verbringen sie gern Zeit miteinander. Sie sitzen in einem Café und plaudern, machen einen Stadtbummel, gehen einkaufen oder surfen im Internet. I realizacja czwartego punktu. Freizeit ist wichtig. Wir können uns entspannen und uns von den alltäglichen Pflichten erholen. Die Freizeit kann man der Familie oder Freunden widmen. In der Freizeit kann man alles machen, was Spaß bringt. In der Freizeit können wir uns belohnen für alles, was wir geschafft haben, zum Beispiel für gute Noten in der Schule oder Leistungen in der Arbeit. Teraz możecie zatrzymać na chwilę prezentację, zastanowić się, czy dobrze rozumiecie to, co powiedziane, bo na następnym slajdzie właśnie jest tłumaczenie tych dwóch wypowiedzi. I to już prawie koniec. Zrealizowaliśmy wszystkie punkty. Jeszcze tylko kilka
praktycznych wskazówek. Egzamin przebiega bez możliwości przygotowania się do odpowiedzi. W zadaniu pierwszym i trzecim jest jedynie czas na zapoznanie się z tematem. W każdej chwili możesz zrezygnować z odpowiadania na dalsze pytania, ale nigdy tego nie rób. Jeśli chcesz zdać egzamin, to odpowiadaj na wszystkie pytania do końca. To niech się komisja martwi, czy przyznać tobie punkt, czy nie, a zwykle komisja rozstrzyga na korzyść zdającego. Nie myśl nigdy o popełnionych błędach. Nie myśl o tym, że się skompromitujesz, raczej skup się na zadaniu i staraj się realizować punkt po punkcie. Jeśli wszystko powiedziałeś, to mów za każdym razem Ich habe keine andere Idee, das ist schon alles. Taka cisza, która następuje po wypowiedzi, jest dosyć kłopotliwa, a poza tym mijają cenne sekundy, minuty. Pamiętaj, że żeby zdać, to wystarczy mieć tylko 9 punktów. Nietrudno je zdobyć, jeśli odpowiadamy do końca. Jeśli zrezygnujesz w którymś momencie, nikt nie będzie cię namawiał do odpowiedzi, tylko komisja ci podziękuje, powie dankę i tutaj jest ogromny problem, bo możesz rzeczywiście egzaminu nie zdać. Nawet jeśli twoje umiejętności językowe są bardzo skromne, to staraj się odpowiadać do końca, nie rezygnuj pod żadnym pozorem. Pamiętaj, że ważne jest to, żebyś miał dużo pomysłów. Nawet możesz poprzeglądać obrazki i zastanawiać się po polsku, co byś powiedział, jakie miałbyś pomysły, ponieważ żeby dobrze odpowiedzieć, to trzeba mieć przede wszystkim pomysł i najprostsze pomysły są najlepsze. Trzeba budować proste zdania, przedstawiać jak najprostsze argumenty i przede wszystkim odpowiadać w ten sposób, żeby otrzymywać punkty, czyli nie udzielać zbędnych odpowiedzi, a skupić się na tym, za co otrzymamy punkty, a za chwilę właśnie pokażę, jak komisja ocenia. Najbardziej trzeba rozwinąć swoją wypowiedź w zadaniu trzecim, ponieważ to zadanie trzecie to jest wzięte z matury na poziomie rozszerzonym, bo kiedyś jeszcze zupełnie niedawno były dwie matury, jedna na poziomie podstawowym, druga na rozszerzonym. W tej chwili jest jedna matura na jednym poziomie, ustna. Natomiast właśnie zadanie trzecie wymaga obszerniejszej wypowiedzi i wykazania się znajomością języka niemieckiego. I teraz jak jesteś punktowany? Otóż za każde zadanie dostajesz 6 punktów, czyli mamy 3 zadania, to razem 18 punktów, a pozostałe 12 dostajesz za struktury leksykalno-gramatyczne, poprawność ich stosowania, za poprawność fonetyczną wypowiedzi i płynność wypowiedzi. Razem to 30 punktów. Wystarczy mieć 30%, czyli 9 punktów, żeby tę maturę zdać. I ostatni slajd to tabelki, w których widzicie, co jest punktowane. Myślę, że warto zatrzymać się tu na chwilę przy tym slajdzie. Wiedza, w jaki sposób jesteśmy oceniani, jest bardzo cenna, bo dzięki temu możemy zdobyć więcej punktów. I ja się z Wami żegnam. Życzę wyłącznie zdanych egzaminów. Zróbcie sobie notatki. Starajcie się wyobrazić wcześniej przed egzaminem sytuację egzaminacyjną, a będzie dużo prościej, dużo łatwiej. Do usłyszenia. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.